Witam serdecznie w naszym studiu gościem Dziennika Fakt. Jest pani, pozwolę sobie powiedzieć, nie Barbara, Basia Szymańska. Miałyśmy mi przyjemność rozmawiać wielokrotnie przez telefon. Koleżanka, znajoma, Wioletty Wilas. Miło mi, witam. Witam bardzo serdecznie. Y ja już troszeczkę wiem, bo rozumiem, tak jak wspomniałam wcześniej, rozmawiałyśmy sobie dość długo i wielokrotnie przez telefon, ale nasi widzowie, nasi czytelnicy mogą nie wiedzieć. Więc zacznę od prozaicznego pytania. Jak się poznałyście z Violettą Villas i skąd właśnie ta znajomość? To znaczy, moje pokolenie to raczej znało Violettę Villas z telewizji, ale tak osobiście poznałam się w trakcie studiów na początku. Koleżanka, znaczy mojej koleżanki mama, była wójtem gminy, Janki mm -hmm. i znała się osobiście z Violetą. No i po prostu my wszystkie dziewczyny chciałyśmy poznać Wioletę, Pomagałyśmy jej tam w dostawach dla zwierząt. Ziemniaków, kaszy, tam mięsa. Mhm. No bo już trochę też miała tych zwierząt. No i tak poznałyśmy się. Ale Odwiedziłyśmy... to mówimy, o... o. żeby wyjaśnić, tu mówimy o zwierzętach nie jeszcze yy, już w Lewinie. Nie, nie. Ja mówię o Magdalence. O Magdalence. zanim, zanim była tak. w Lewinie. Magdalence w Magdalence tutaj pod mhm. To jest ten okres już jak wróciła z Las Vegas i kupiła sobie dom w Magdalence. No i tam... Miała parę zwierząt, no nie tak dużo, ale były zwierzęta. Psy, mm -hmm. kozy, chyba dwie kaczki, z tego co pamiętam. No było trochę. I jak to się stało, że ten kontakt nie zakończył się tylko na tej drobnej właśnie pomocy, tylko miałyście później kontakt przez lata? E, widywałyście się później już w Stanach, bo mm, tak. przeprowadziła się pani i mieszka w tej chwili no, w Stanach. No mi zależało bardzo, żeby ten kontakt był głębszy, bo ja po prostu, no tak muzycznie do tego podchodziłam. Doceniałam Wiolettę nie dlatego, że to była ciekawa osoba, tylko dlatego, że była tego typu śpiewaczką, mm -hmm. piosenkarką. Także ona też to wyczuła. I po mm -hmm. prostu polubiłyśmy się. Mm -hmm. Miałam kolegę, pana Bernarda, który miał piękne samochody. Wioletta miała słabość do dobrych samochodów i ciągle potrzebowała, żeby gdzieś mm -hmm. ją podwieźć. No to ten chłopiec też był taki strasznie wpatrzony w to na każde zawołanie podwoził ją czy do teatru, czy tu, czy tam. także zawiązała się taka po prostu, takie koleżeństwo z potrzeby. Wioletta mhm. była, raczej nie chciała się tak afiszować po ulicach, tak raczej chciała stronić od od tych gapiów. No to bardzo chętnie nazywała, żeby zrobić to, czy tamto, czy... Buh. Z tego, co wiem, Violetta Villas niechętnie też tak wpuszczała ludzi w swoje niechętnie. życie. Właśnie. Mhm. Żeby w ogóle się z nią zapoznać, to była, musiała być ta protekcja pani domiceli Pietury, mhm. z którą się bardzo przyjaźniła i często bywała u niej w domu i dopiero nas zaprosiła. Nie, 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 nie. jej dom nie był otwartym domem. Mhm. To jak to się. Stało, że, że jednak udało się pani wkraść najpierw w łaski, a potem się zakolegowałyście, zaprzyjaźniliście? Polubiła myśli. mnie, wyczuła chyba trochę pokrewną duszę. Mm -hmm. Umiałyśmy się cieszyć z tych samych rzeczy, trochę podobny miałyśmy styl mm -hmm. ubrań i takie różne zdolności do robienia takich rzeczy na szybko. No takie na zasadzie chyba podobieństw. No i tej mojej adoracji jej głosu. Ale mm -hmm. ta. Wioleta wyczuwała ludzi, którzy są jej tak oddani, tak w sumie bezwzględnie, z takim trochę uwielbieniem. Mhm. I do nich jakieś miała takie trochę lepsze uczucie. No, głos miała niesamowity, i ja myślę, że nie tylko pani, ale takiej adoracji i, i, i miłości do jej głosu no nie brakowało jej mimo wszystko, i miała dookoła, ale nie każdego. Właśnie do tego ale swojego nie każdy życia był wpuszczała. Taki śpiewający, prawda? No z mojej grupy tych dziewcząt to nikt nie śpiewał piosenek mm -hmm. Wioletty poza mną. Mm -hmm. Co tylko ja tam gdzieś łapałam gitarę i... mm -hmm. <laughs> Ale nie lubiła jak kobiety śpiewały Właśnie piosenki. chciałam o to spytać, bo mm -hmm. y, Violetta Villas y, nie lubiła w ogóle jak śpiewano jej piosenki, ale zwłaszcza nie lubiła jak jej jak piosenki kobiety. śpiewały kobiety. Tak. mi jeszcze tak. pozwalała. Pani pozwoliła? Nie. Ani jednej? Dwie. No to pozwoliła. dwie piosenki. No, no to się udało, bo, to sukces. Udowodniłam, jeszcze wtedy nie istniało to słowo kawer, mhm. ale nawet się posprzeczałyśmy i mówię, to nie można tak zawładnąć utworem, który mhm. tak w sumie nie należy do Wiolety. I mówię, szczęście i oczy czarne, to są absolutnie mhm. kawery, które Violetta zrobiła tak pięknie, że przylgnęły do niej jakaś piosenki. Mhm. No i te mogłam śpiewać, zresztą śpiewałam je. Mhm. Jak Wieleta przyjechała do Stanów, to się zdziwiła. I zrozumiała, o co była ta kłótnia, że jednak, żeby to przepuścić, bo ciągle ktoś tam prosił o te piosenki. Mm -hmm. No, oczy czarne, Czemu? pamiętam, nawet zaśpiewałam w Iranie w restauracji, gdzie grupa Irańczyków śpiewała po, po mm -hmm. persów, po, mm -hmm. po rosyjsku i kaliczyli ten język tak, że aż <laughs> słuchać nie można było, ale no, jest to piosenka międzynarodowa, wiele ją zna. Chciałabym teraz przejść do tego etapu, yy, do Stanów Zjednoczonych, tak? do Ameryki. Tak. Yy, pani już się tam przeprowadziła, pani mieszkała i tam też miałyście... Tak, już byłam, już byłam chyba ponad 3 lata i zaczęłam, z, zaczęłam już tak żyć tymi Stanami, na no, zasadzie już poznałam ten kraj. Zresztą ja zamieszkałam w Chicago i inne Który to był rok? To był, kiedy ja wyjechałam? Mm -hmm. Czy kiedy Wioletta przyjechała? Nie, nie, K ja w 85. Wyjechałam. A Wioletta przyjechała? Wioletta przyjechała w 88, mm -hmm. 7, tak. Tak, to było to to tak. słynne tourne tak, też Tak, no i tak. wtedy jakoś postanowiła zostać. Chciała mm -hmm. coś zrobić, odetchnęła po tych wszystkich nieprzyjemnościach, nie wiem, ale w każdym razie chciała zostać w tych Stanach i tak jakoś. <laughs> Poznała pana Kowalczyka. Poznała też innych panów, ale to nie byli raczej kandydaci na mężów. Bo tak... Chcieliśmy. Mówimy tu o Tedzie Kowalczyku, z którym Violetta Villas tak. wzięła ślub właśnie w 1988 tak, tak. roku. Ja tak bardzo chciałam, żeby wyszła za mąż za pana Kotabe, właściciela Polameru, ale on miał jeszcze plany rodzinne i mm -hmm. szkoda, bo to zupełnie inny typ człowieka. No i też podobny wiek. No ale... Poznała pana Tadeusza, i to mhm. skojarzył ich Marek Kulisiewicz. Piosenkarz, który został w Stanach, a mhm. grał w Wawelach. I Violetta śpiewała wtedy w takim klubie Polones. No i ten zespół Marka, który tam był już zorganizowany w Polonezie, akompaniował jej. Mhm. No, i Kowalczyk, pan Tadeusz Kowalczyk, wszelkimi sposobami chciał się z nią zapoznać, a ponieważ znał Marka Kulisiewicza, mm -hmm. to pytał się, jak to zrobić. No, to kupił wielki kosz róż i tak. No, i tak, tak jak po amerykańsku. Mm -hmm. Jakieś słodycze, no i się zapoznali. No, Ale ta, ta jego adoracja przyniosła efekty, no bo Violetta Villa jest po raz trzeci. Zgodziła się wyjść za mąż. Powiem pani, że ktokolwiek widział Violetty wtedy, prawda? Ona mm -hmm. była, no wtedy miała chyba miała 50 lat, a wyglądała mm -hmm. bardzo młodo i była tak przy głosie miała taką wenę, śpiewała przepięknie, i jeszcze z takim natchnieniem, jakby zaczęła mm -hmm. od nowa zdobywać świat. Mm -hmm. Te wszystkie jej piosenki były tak piękne. Restauracja była zapełniona, ten klub. No, dosyć duże kluby. I teraz stoi budynek, ale nie ma tego klubu. Ale wtedy to było takie centrum kultury, mhm. ten Polones. I po prostu no, nie sposób było nie zareagować na, na takie mhm. zjawisko. Mhm. Śpiewała te swoje przewoje, a jak śpiewała mamo, do ciebie mamo, to po prostu pół sali płakało. Mhm. No, było to takie zauroczenie całej Polonii. Mhm. Ale. Już wcześniej było, prawda? no Przecież te, te ogromne sukcesy Violetty tak, to tak. były lata 60., tak. e, e, występy w Casino de Paris i, i ogromne rewie. Tak, ogromne. Dostać się do Las Vegas to nie była taka prosta sprawa. To, to jest aż. Trudno mi uwierzyć, że to znaczy. Wioletta jak najbardziej pasowała mm -hmm. i nie była niczym gorsza od najlepszych artystów amerykańskich, tylko, że tak, taka dziewczyna, w sumie skromna, jedzie tam z tego socjalizmu mm -hmm. i odnosi takie sukcesy. Trzy sezony była w tak, Las Vegas. To jest niemożliwe. Ja, ja sobie nie wyobrażam teraz, żeby ktoś tak zdobył. Mm -hmm. No teraz to jest inne Las Vegas, to jest Disneyland, to nie jest to Las Vegas. Mm -hmm. Inna jest tam w sumie Ochrona prawna tych ludzi, wszystko jest inaczej, ale mimo wszystko mhm. no, nikt tego nie powtórzy chyba, bo za duża jest konkurencja tamtych mhm. piosenkarzy. Ale też się tak zastanawiam, że po tamtych sukcesach, jeszcze mówię o tych latach 60. -tych, i właśnie w tych występach w Casino de Paris, tak jak każdy, nawet nieznający piosenek Violetty, mówią o młodszych pokoleniach, o kolejnych pokoleniach, to myślę, że każdemu przyjdzie do głowy takie pytanie, Taki sukces. Taki rozgłos pełne sale. No to no ona w ogóle wracała do Polski. I takie piękno. W I sumie. takie piękno. Tak. tak no ja, przecież te, i, te i występy, te tym, suknie tak. szyte przez diora. Tak, e, 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 no to, 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 to nie była no jakaś leża, tak? leżało jej stóp. Nawet tak. Hollywood zaczęło się nią interesować, i nawet miała propozycję grania w serialach. No, niestety stała się taka rzecz. W zasadzie to. Mm, nie mogę o tym mówić, ale Violetta była świadkiem czegoś, co zagrażało jej życiu i musiała wyjechać do Polski po prostu. Mm -hmm. Żeby ratować Oj. siebie. Także. Ale gdyby nie ten incydent, to na pewno byłaby z jedną naprawdę. Czyli to nie było tak, wódka. że jej się znudziło i. i... Nie, nie. Mm -hmm. ta bardzo chciała mm, grać zdobyć coś. Wiadomo, Las Vegas, Las Vegas jest Las Vegas, ale jest to też takie, takie trochę więzienie dla artysty, bo mm -hmm. musi się dostosować do wymogów. No jak to by nie było wtedy, to, to, to prowadzone było przez ludzi majątnych, ale te pieniądze były różnie zdobywane. To mm -hmm. nie byli tacy uczciwi praworządni mm -hmm. menadżerowie. To była... <gryw> to, to, gangsterzy w zasadzie. Także trudno się dziwić. No, oczywiście by piękne sceny i mm -hmm. I na poziomie były te wszystkie e, rewie, ale jednak kto inny dysponował tym budżetem i to było trochę inaczej. To wszystko było inaczej. To, to były te Także, czasy, gdzie, gdzie, gdzie te, te gangi wszystkie mafie, No mapie, niestety, no różne... przecież teraz ile jest tych artykułów, hmm. że ktokolwiek się tam czymś naraził czy coś tam, co na pustyni znalazł już drogę hmm. na wieczność. Hmm. Także to nie było takie proste. W każdym razie. Wieleta była mądrą kobietą. Miała niesamowitą intuicję do ludzi, wyczuwała dobro, takie mm -hmm. zło u ludzi. No, człowiek, który kocha zwierzęta, mm -hmm. ma jak gdyby taki zmysł inny trochę. Reaguje mm -hmm. na cierpienie, reaguje na fałsz. No i Wieleta miała te wszystkie zdolności. Także ja myślę, że po tych trzech sezonach. I po tym, myśl, może myślała, że już no cóż jej więcej mogą zaoferować. Wszystkie gwiazdy były koni. Mm -hmm. Poznała wszystkich tych artystów. Na pewno miała, na pewno wiedziała, że jest trochę inna i zupełnie, mm -hmm. nie tylko inna z tym pięknym głosem, mm -hmm. ale w ogóle inna. To była sama muzyka i mm -hmm. jak ona wzięła no, taki cover czy inną piosenkę, w momencie, kiedy ona ją śpiewała, to było tak jak jej. Mm -hmm. Bo to w jej interpretacji to się robiło jej. I w zasadzie nikt tak nie interpretował. Mhm. No, Nauczyła się te... języków i mhm. to, co... No przecież są te nagrania. Nawet mhm. jak nie znała języka, to robiła to perfekcyjnie. Miała tak dobry słuch. Nawet do tej intonacji języków, prawda? Nie wszystkie znała przecież, których śpiewała. Mhm. No i potem zaczęły się ten okres tych seriali, czyli praca na stałe i to były dobrze płatne prace. Mhm. I w zasadzie... Chciała spróbować Hollywood, ile tam to, 150 kilometrów od Las Vegas, no, mil. Także to mógł być następny etap w jej życiu, hmm. ale no. niestety... Bardzo przykre to jest, bo tak i... no przykre. nigdzie o tym nie pisano i, i ja w pewnym momencie zastanawiałam się też dlaczego, zresztą nie tylko ja, tak jak powiedziałam, że chyba wszyscy, y którzy czytają o tym pięknym momencie i, i, i... tych rewiach przecudnych z ogromnymi budżetami w jednej z najsłynniejszych sal, zastanawiali Syngolety się właśnie doskonale dlaczego. doskonale wie co się stało i może kiedyś to powie, mhm. no bo to on jedynie może powiedzieć w każdym razie. To nie było tak, że, że coś się stało, że ktoś nie chciał Wioletti i Wioletta odjeżdża. Nie. To była jej decyzja. Mhm. Wróciła do kraju, gdzie się czuła bezpiecznie, bo na tamte czasy taka polska socjalistyczna to była jednak zamknięta okay. dla Zachodu i w zasadzie to się nie trzeba było tak bać: chodzić po ulicach w nocy, czy że ktoś z tyłu napadnie, czy zaszczeli. Tego mhm. nie było, Tego, tej sytuacji. Także. Szkoda, no, bo szkoda. życie by jej się potoczyło inaczej. To znaczy, Wioletta na pewno chciała pokazać swój kunszt I sprawiało jej ogromną przyjemność, jak ludzie ją widzieli takiej całej odsłonie. Mm -hmm. Bardzo dbała o wszystko. Do piosenki, słyszałam, że była nawet miała, miała kolor sukni do atmosfery piosenki, a już do koloru to było wszystko. Zresztą to widać, prawda? Tak. niech kto tam krzyczał, czy kicz, nie kicz, no ale no niech się tak ubierze każdy w ten jej kicz. No niestety, nawet taki kicz trzeba umieć nosić, żeby tak, on tak. wyglądał. Bo, bo to nie jest wszystko kwestia podejścia. Ona umiała z tego zrobić. No, taki jest no, no, wyglądało właśnie, chciałam powiedzieć, wyjęła mi to pani zjawisko. No, zjawisko. Zjawiskowo wyglądało. I tam wyglądało. było wszystko. Można wszystko się pracowało. było śmiać, można było nie lubić tej stylistyki, ale jednak nie, chyba nie było osoby, która jak y, zobaczyła ją w tym całym anturażu, no, pozostawała obojętna. Tak, no, tak, absolutnie. I miała gust. Umiała zakryć to, co trzeba, a mhm. odkryć to, co trzeba. No proszę pani, no teraz na przykład, no, mini. Załóżmy, jest szczupła kobieta i wychodzi mm. w mini kolana, jakieś kalapaty, ale ona na siłę w mini. No i to mm. jest piękna, piękne zjawisko, prawda? Mm -hmm. No bo chuda, no, no to chuda. <ścoughs> Chciałabym wrócić. Bo uciekłyśmy trochę do tych lat 60., ale wrócić właśnie do tych czasów, kiedy już pani jest w Stanach, czyli te lata 80., 88 rok i Violetta <grych> przyjeżdża. E, e, jest to tournée, zostaje, jej serce zdobywa właśnie te. No zdobywa. się dziwiłam, że tak ją jakoś przekupił tym uczuciem. No bo to nie był taki kryształowy mężczyzna wierny kobietom, wręcz odwrotnie, taki kasanowa. <grych> I to tak dosyć, Ach, no taki ten świat jest, jak mężczyźni mają pieniądze, to niektóre kobiety same po prostu mhm. <głos》> zaczynają tę znajomość. No w każdym razie na początku to ich uczucie było szczere, naprawdę mhm. szczere i taki on był, no był po prostu w jakiejś takiej euforii, bo to był człowiek, no nie intelektualista, ale że to go spotkało, że taka wioletta obdarzyła mm -hmm. go uczuciem, w jakiś sposób go tak podnosiło i takie miał plany, co on miał nie robić. I rewie, ogromne restauracje mm -hmm. i w ogóle. I to, no, oczywiście by się udało, gdyby nie był taki skąpy, jaki był. Także mm -hmm. dochodziło tam parę, było tych wystąpień i przedstawień, ale. Taki był nie dosyć uczciwy dla Wioletty. Mm -hmm. Chciał po prostu, ponieważ inwestował w nią, to chciał wszystko zabierać, a Wioleta też chciała trochę dla siebie. No to zwłaszcza, że tak, była w z, obcym w kraju. Obcym i kraju. W obcym kraju. W tym momencie jeszcze bardziej jest potrzebne takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie niezależności tak, jakiejś finansowej. No, no była o to kłótnia, ja się nawet o to kłóciłam. I nawet mówię, to robimy jakoś tak po ludzku, 30% tych biletów idzie do Wioletty, a tu to no, przecież też ma dom, musi utrzymać y, kobietę, która karmi te zwierzęta i no wszystko. No, nienormalne to było. W każdym razie no, zaczął się konflikt, a ja mówię to po ślubie, bo mm. przed ślubem no to wszystko było pięknie. pięknie. <laughs> Pan Kowalczyk nawet na pomysł z zaproszeniami na ślub bilety. Sprzedawał Aha. wstęp na ślub, można było kupić bilet. I faktycznie za... był to taki ogromny ślub. Tak. Je, je. tak. Bo z tego co y, wiem, też powstał film z, z samego ślubu, który tak, również tak. był sprzedawany. I pięć, można było na kasecie. Pięć kupić. Kaset chyba było. Mhm. Tak, to znaczy ogromny, no, nie, nie w tysiące, ale cała jego restauracja Orbit była zapełniona. Mhm. Było y, chyba się, trzy były odsłony muzyczne. Wiem, że pani Majka Jeżowska też śpiewała. Mhm. Także była zapełniona ta sala. Potem ostatni dzień to był Wisconsin, ostatnie dwa dni. Mhm. No to też on miał tam taki motel z Mariną. No to też było dużo ludzi z 800 chyba było, a może nie, nie wiem. Kulik zorganizował. No nie tłumy, nie tysiące, ale, no, ale to na to te jest... warunki było bardzo dużo. dużo bardzo weselisko. dużo. tak. I to była, dużo było obsługi, wszystko było bardzo wykwintne. No, trzeba przyznać temu panu Kowalczykowi, że miał taką. <laughs> Wybredną kuchnię i tak się starał robić takie zaskakujące <knie> rzeczy. Pierwszy ja, jadłam zupę pomidorową, super zupę pomidorową. Właśnie na tym weselu, tak? tak? w takich wydmuchanych chlebkach, specjalnie pieczonych i wiele miał takich potraw. No mógł zaimponować tą swoją mhm. kulinarią tam wszystkim. Mhm. I to było takie, no i desery to już w ogóle. Krewetki, owoce morza, no na tamte czasy to było bardzo wykwintne, bardzo. No i wszystko wyglądało pięknie ten sam klub Wiele to była szczęśliwa, wtedy. tak? Była szczęśliwa. No była, to było widać. Cały czas się tam przytulali i taka była. Naprawdę choć było parę zgrzytów na początku, bo coś tam pan Kowalczyk wymyślił i w każdym razie ślub się odbył. Przyjechał urzędnik na sali w Orbicie wszystko. Mm -hmm. Restauracja się nazywa Orbit. Była mm -hmm. taką jedną z najbardziej popularnych restauracji wtedy w Chicago. Ślub się odbył, potem to wesele. A kreacje na ślub? A kreacje na ślub, no to miała pani ta. Parę. Moja mama przyjaźniła się z taką panią, która pracowała jako taki menadżer w butiku. Mm -hmm. I te rzeczy, które. No, coś się stało, czy nie odpowiadały, czy były wycofane ze sprzedaży. Mhm. Normalne takie suknie były rozprowadzane, mhm. tak, między znajomych, ale to normalne, tylko albo ktoś przy tym nie mógł odebrać, albo coś. No to my wyniosłyśmy tam chyba wór tych sukienek. Z 15 No ja jeszcze odnalazłam tutaj, jak odwiedzałam Krzysztofa syna, to te sukienki. I powiem pani, był tak dobry gatunek, tyle lat minęło i nawet nie wyblakły. Mhm. Te inne takie kretoniki, co Wioletta sobie tuszyła na występy, to takie już po jej śmierci, po tych latach paru, to już takie były, a te dalej. Także suknie, które były na przykład warte, ja wiem, 800, 1500 dolarów, mm -hmm. to najdroższych kupowaliśmy tak, po 90, mm -hmm. po 30. Przepiękne rzeczy. No ale z drugiej strony, yy, tak bogaty można, no to stać też było wioletę, żeby ta, ta główna kreacja to jednak. Nie, Czy skąpił? Bardzo był skąpy. Mm -hmm. Bardzo. O. Bardzo <laughs> był skąpy i tego nie mogłam zrozumieć, dlaczego był taki skąpy. Czy dla Wioletty tylko, czy dla innych też? Nie wiem. Ja myślę, że jeżeli się to w sobie ma, to tak chyba nie idzie tylko ja. I w kierunku i nawet jednej nie, osoby, umiał, tak. y, nie umiał odpowiednio przyjąć syna Wioletty, kiedy on przyjechał. Na to wesele i siostry Wioletty, pani Waldy. Mm -hmm. Potraktował ich tak po prostu, jakby przyjechali emigranci. No. <laughs> nie, nieładnie. Mm -hmm. Na to, co, czym dysponował i co miał, czym się szczycił, to to... No nie. To I nie. Czy, czy właśnie to skąpstwo jego stało się główną przyczyną rozstania i rozwodu ostatecznie? Bo małżeństwo w sumie trwało Krótka. 8 miesięcy. Pan Kowalczyk miał kochanki. I Violetta to odkryła. Hmm. I bez przerwy mu mówiła: Zobacz, zobacz, to jest ta, to jest ta. Już nie będę. <noise> dziwo. No. Um, nie będę mówić o kochankach. W każdym razie później poznałam to pani i potwierdziły to. No i to mm. dla Wioletty było bardzo upokarzające. Mm. Poza tym nie wywiązał się ze swoich obietnic. Że będzie organizował. Czy Aha. te przedstawienia miał piękne sale na górze nad, nad tą restauracją Orbi? I to tak, jak w Ameryce jest to popularne, jest na dole. Mm -hmm. To tak, jak teraz jest Budownicą. Mm -hmm. I takie ogromne sale bankietowe. To nawet tam nie zorganizował przy mnie ani jednego koncertu. Tam wchodziło ze 250 osób. Ale może chodziło tu o zazdrość? Może jednak, jak już ją miał, nie, to chciał mieć ją tylko nie, dla siebie? Nie, 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 on, on. Ja Nie wiem, czy on miał taką zazdrość o Violetce. Nie wiem, dlaczego w ogóle nie wykorzystał, bo na przykład w Copernicus Center, w tej naszej dużej sali, średnio bilety były po 30-40 dolarów, ale na Violetę chętnie każdy by zapłacił 120. Mhm. Także on mógłby się z nią podzielić i ogarnąć mhm. swoje tam problemy finansowe, a już mu się zaczynały. Mhm. I mógł naprawdę podzielić się z Violetą. Kto podjął decyzję ostatecznie? O no, Kowalczyk podjął decyzję, bo Wioletta tak nie umiała się poruszać w, tych, w tym systemie prawnym, mm -hmm. ale już ją denerwowało wiele rzeczy, dlatego że praktycznie zamknął ją w domu, który kupił mm -hmm. tuż przed ślubem Wioletty, i martwił się, czy coś się nie stanie i mu nie zrobi, ten nie zabierze mu tego, mm -hmm. tego domu. To był taki dupleks. W Dobrej Dzielnicy w Chicago. No ja się tak zastanawiałam. Mówię, że się Pan tak martwi. Przecież tak ma Pan kredyt. To podzielicie kredyt. Tak. Bo co, jak, co Póki to? co właścicielem był bank. Tak właścicielem czy był bank. za zmartwienie, mhm. tak naprawdę. Mhm. No parę razy Violetta do mnie zadzwoniła. Prosiła, żebym ją zabrała. Mówi, siedzę tu tylko z rakunami. Tymi szopami, karmie. A on mi przywozi jedzenie w samochodzie. Ja się tak zdziwiłam. No ale kiedyś spotkałam pana Kowalczyka na stacji benzynowej i mówię, panie Taziu, to prawda, że to, to, co pan tam robi? Wioletta głodna jest? Tak go podpuściła mówi, jak głodna? No i otwiera bagażnik, no i tam są, jest jedzenie dla Wiolety. Ja mówię, to co, ona już nie może przyjść do restauracji i przy muzyce tutaj zjeść kolację, tylko pani jej wozi, tak jak ja swoim pieskom wożę, jedzenie w bagażniku. No, a z czego to wynikało? Był zaborczy, czy? Ja nie wiem, z czego to wynikało, ale zaczęły się konflikty właśnie o te kobiety. Mhm. Violeta była dosyć przykra i, i po prostu taka wymagająca. Denerwowało ją to. Poza tym chciała mieć jakiś udział, coś robić, no, nie siedzieć w domu. Chciała mieć występy, chciała jakoś, żeby traktował jej rodzinę inaczej, a to, to w ogóle było zachowanie. Ja, ja nie, ja po raz pierwszy się zetknąłam z czymś takim, żeby człowiek zamożny, który tutaj prasa lokalna, kto milioner, mm -hmm. żeby to dochodziło do takich idiotyzmów, że to nawet wstyd było mówić. I tak się to wszystko źle skończyło. Yy, zaczął szantażować Mhm. Mm Napuścił swoich adwokatów, przestraszyli ją, Wioletta nie znała tego prawa, nagrywali jakieś głupoty. Ja, ja mówiłam, że to nie ma się co bać, bo, mm -hmm. bo nawet no, czyn jest czynem, a jak jakieś tam domniemane y, skargi na męża, to nie jest czyn, prawda? Tym mm -hmm. bardziej, że nie dochodzi do żadnych jakichś akcji, ale po sumie a tak dosyć już wiedziała, że... No poznała go, i ten, ta sieranka się skończyła dość szybko. Rozczarowanie pewnie ogromne tak. było z jej strony, ja. bo tak jak pani powiedziała: z Z potrawami niesamowitymi, mm. prawda? Nie musiał, przecież to normalnie można wesele zorganizować. A później takie, takie zwykłe rzeczy były problemem. No ale najwięcej to, to właśnie ta niewierność i te takie. No zamknięcie ją po prostu. I w, w ogóle byś... zamknięcie ją, odizolowałam. Ona hmm. potem sama już się organizowała, sama się wyrywała. Tam. A nie myślała, żeby zostać mimo wszystko w Stanach i spróbować e, z takim, jak dzisiaj byśmy powiedzieli CV, z takim głosem, ja z taką charyzmą. Jeszcze wszystko. pani mówiła, że to był dobry okres, gdzie ona w świetnej szpanie, formie była. Ja zaczynałam pracę w handlu nieruchomościami. Mhm. I nawet Wioletta mnie dopingowała do tego. Wioletta jak przyjechała do Stanów, wszyscy Wiolettę zapraszali. Wszystkie nasze sławy lokalne, migranci, taki pan Kaziu, Krzysiu, Pawełek, wszyscy naokoło, prawda? No bo to taka gwiazda przyjechała, a ci ludzie mieli jakieś wpływy w tym życiu polonijnym, mieli swoje biznesy i tak dalej. Wioletta mnie tak uczyła, zobacz, no twoi potencjalni klienci będzie sprzedawać domy, będziesz miała komisowe. Potem myśmy doszły do wniosku, moja mama chciała kupić domy starców, Wioletta chciała wielkie schroniska, tylko że tam to wszystko inaczej mm -hmm. działa, bo są dotacje tak, tak, tak. państwowe i tak dalej. To są, to są po prostu forma biznesu. No i strasznie nam to dobrze szło. Mm -hmm. I pamiętam, dostałam chyba trzecie swoje komisowe i mówię do Wioletty, że zadatkuje takie fajne mieszkanie, żeby była niezależna i dałam ten zadatek i żeby została po mm -hmm. prostu, że trzy, cztery koncerty i spłaci to wszystko i będzie niezależna. Tak. I tak nawet się wahała uh -huh. i chciała. I, I nie wiem, naprawdę nigdy mi tego nie powiedziała, co się stało. Tak bardzo chciała, żeby syn został. Uh -huh. Chciała mieć bratnią duszę. Myślała, że syn zostanie razem z nią, ale syn jak najprędzej uciekał do Polski do żony i uh -huh. do, swoich, do swoich obowiązków, nie chciał zostać. Uh -huh. Nie chciał. I to chyba zdecydowało, że, że wróciła czuła się samotnie. Może teraz, jak, to znaczy teraz, po, po jakichś pięciu, sześciu latach, kiedy właśnie ja tak wzmocniłam finansowo i w zasadzie mogłam ją podpierać w tych wszystkich decyzjach, może by została, bo nie było tego takiego bałaganu niepewności, co ze mną będzie, prawda? Mm -hmm. Ale wtedy tak jeszcze się trochę bała, bo tak przejmowała nade mną kontrolę, mówiła, a ty jesteś naiwna, czy ty nie widzisz, że to taki krętacz? Ja mówię, no nie widzę, że to krętacz, nie ma wypisane. A ona wyczuwała to i powiem pani, że w 90 paru procentach mhm. miała rację. Po mhm. latach dopiero zobaczyłam, kim mhm. ci ludzie są. W kowalczyku mhm. też nie widziałam takiego. No, przy takim głosie myślę, przy takim talencie wrażliwości, jest chyba gdzieś taki rodzaj tej intuicji. Tak. Ta, 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 ta. Na pewno. To jest taki Duchowość, dodatkowy taki... talent, który mhm. się sprzęga z tym talentem. Mhm. Na pewno, I, i coś w tym było. I nawet gdybym ją posłuchała parę razy w takich sytuacjach, co miałam pod bramką, to też byłoby inaczej. No ale jest jak jest. No ale z drugiej dana. strony miała taką niesamowitą intuicję, yy, yy, kiedy pani doradzała, a sama gdzieś wchodziła w takie rzeczy. Nie do tak, końca fajnie. Ale też. to był troszeczkę inny problem. Intuicja dla dnia. samej jej nie dotyczyła? Czy, czy? Dotyczyła. Wioletta mhm. była bardzo odważna, mhm. była bardzo pracowita i była bardzo utalentowana, cokolwiek mhm. robiła, to miało sens. Mhm. Nawet jak coś my tam miałyśmy sobie przygotować, zrobić, no to momentalnie ogarniała, że to jest tak, że tu chlebka nierówna, że to tam coś tak dziwia, mówię, tak, jak gwiazda. I taki talent, i ona zwraca uwagę na takie rzeczy, że to nierówne. Lubiła w ogóle pion, żeby był zachowany. Mm -hmm. Wszystko, żeby było taki, nie było krzywizn. To, co ja lubię, właśnie zawsze mm -hmm. nazywam, jak jak niedobrze wykończony ten apartament, to ma krzywą tą ceramikę. Zamiast zaczynać od środka, zaczynają od krzywych ścian, a w Chicago jest kupę krzywych ścian. Mm -hmm. No i to trzeba tam sposobem, żeby to było naprawdę. No, moja mama uważała, że Violetta jest, że jej zdrowie uległo zniszczeniu w tym Las Vegas. Te nocne prace mm. i te rzeczy, które brała, żeby ten, ten Żeby mieć po prostu tak, energię i siłę do energii regularnych i, i występów. I Violetta sięgała po, po leki poprzeciwbólowe i taki troszkę się uzależniała tym, a te leki, niestety ja to obserwuję na ludziach teraz... Mm -hmm. U wszystkich to powoduje lęk i brak mm -hmm. takiej pewności do życia. Mm -hmm. Jak ludzie się zaczynają czuć nieswojo i się boją mm -hmm. wielkich decyzji, zakończenia czegoś i tak dalej. I jest to takie trochę uzależnienie od bliskich. Mm -hmm. Jak jest ktoś silny, kto jak gdyby pomaga temu człowiekowi i go wspiera w tych decyzjach i mm -hmm. go rozumie jednocześnie, no to wtedy... Ona wyczuwa, że to jest odpowiednia osoba. A jeżeli nie ma takiej silnej osoby, no to tak trochę idą po omacku. I ja przypuszczam, kiedy syn wyjechał, mm. zdecydowała się wrócić do Polski. Tym bardziej, mm. że rozczarowała się tym Kowalczykiem. I to była taka niezależna kobieta. Nie, nie lubiła takiego matactwa u mężczyzn. Mm -hmm. Nie lubiła. I myślę, że późniejszy okres z tym Janem Ekiertem, który ja nie znam... I to jego takie nieuczciwości, i też takie matacwo, takiego chłopa nie trochę, przepraszam, nie znałam pana Gierta, ale nie na gwoździa wbić. Także to nie było w stylu Violetty, i, mhm. i to zupełnie nie było w stylu tego, co ona przeszła w dzieciństwie. To przecież byli ludzie, którzy sobie radzili, pracowali, umieli wszystko zrobić, a nie tak. No ale tak było, jak było. No i chyba dlatego, że się czuła taka niepewna, czy mhm. sobie poradzi. Bo tak naprawdę była kapryśna i wielu ludzi odeszło mhm. od niej. Ci, co tak w tej euforii. Bo się byli, chciałam się o to spytać, bo też krążą różne i nie legendy. Nie chcieli i nie chcieli angażować na temat fochów, właśnie kaprysów. Tak, tak, Jak ale, to faktycznie było? No, była taka, miała fochy, mhm. no ale miała i przechodziły fochy. No mhm. i co? Ale też słyszałam, że te fochy nie do końca wynikały ze złośliwości, tylko z tego, że ona była perfekcjonistką i... no tak, a poza tym ona miała swój styl mhm. na przykład wyzywała moich kolegów, akompaniatora pamiętam ale jak on miał jej akompaniować nie było na przykład nawet nut nie znał dobrze tych piosenek, bo to wie pani wszyscy rok menu. no i tak krzyczy i tak dalej mhm. także to było trudno, Ona się denerwowała bo jak był występ, no to no ale niektórzy potrafili, mhm. by ten pan, który grał właśnie w orbicie u Zadołusza Kowalczyka, robił to bezbłędnie, znał jej repertuar i, mhm. i z nim nie miała fochów. Mhm. No denerwowała się, jest występ, jest ubrana i tu nagle nie ma podkładu. Mhm. No nie brała wtedy dysku z playbackiem, muzyką, z aranżem i nie wychodziła i śpiewała, chociaż... Waldek Kosoń namawiał ją, żeby brać. Pamiętam, jak pierwszy raz przyszedł do nas z radiem, puścił sobie dyski, śpiewała się, A mm -hmm. Ale to nie chciała. Chciała mieć akompaniatora. A nie I... myślała, żeby na przykład znaleźć menedżera w Stanach? Myślała, ale to się wiązało z jakimś czasem. Mm -hmm. I, i menedżer, prawda? Inny jest rynek amerykański, inny polski, inny etniczny. Mhm. Ona dopiero, jak gdyby wchodziła w, te, w, tą, w ten nasz polonijny taki niezależny. Normalnie to przyjeżdżała z grupą przez jakiś, sprowadzana była przez jakiś menadżerów lokalnych, mhm. prawda, program występ. A tak samodzielnie? Nie, no na pewno myślała, chciała tylko. A zdradziła pani kiedyś, dlaczego nie poszła? wróżono jej ogromną karierę operową. No, no jej głos yy dawał ku temu wszelkie możliwości, a ona postawiła na estradę. No bo tak, Z czego to wynikało? Nie, jak tylko, się... No śpiewała pięknie mm. operowo i miała te popisowe numery, prawda? Mm. Trabiaty, Carmen. Mm. Nie, nie chciała. Ona uważała, że ta piosenka taka właśnie estradowa, kiedy da trochę popisu wokalnego i mm -hmm. zacznie mówić tym językiem, no ileż tej opery można słuchać, prawda? Mhm. ona żyła ludźmi jeżeli widziała ten taki pokłon i tą czołobitność i ten zachwyt to dla niej to było wszystkim a no śpiewać w operetce czy w operze no okej. Okay. ale to jest inaczej to nie, jest, to nie było takie bliskie jej naturze mhm. inaczej inna jest ekspresja estradowa inna operetkowa w operze jest coś sztucznego. A. Jest coś takiego, co zafałszuje emocje. Nie można też y, dawać zbyt wielu rzeczy od siebie, oprócz oczywiście swojego głosu, jakiegoś rodzaju interpretacji, a Violetta Villas miała dość specyficzny manieryzm też Na śpiewania, pewno. gdzie absolutnie w operze tak, tak. było I to w operze wykluczone. Musiałaby się dostosować hmm. do programu, do kanonu, w ogóle do... do Stroi wszystko. Tak, tak. A to już jak hmm. gdyby... Ograniczało ją bardzo, nie mogła mm. robić tego, co robiła. No i nie byłaby tym człowiekiem, nie byłaby taka jak na estradzie. Całkiem możliwa. Niech, wracając jeszcze do mężczyzn, czy po tym rozstaniu z Tedem, czy w ogóle zakładała, że jeszcze spotka miłość, bo czy, czy to ją tak spażyło, bo później nie, nie było już mężczyzn. Sparzyło ją. W życiu to był szok, bo tak przez pierwsze chyba dwa miesiące ja jej takiej nie widziałam, takiej zakochanej i to w tym Tadeuszu Kowalczyku, bo jakby w Panu kotabie to w zrozumiała. Także myślę, że tak wyłożyła swoje serce, poczuła się bezpieczna, bo tak spełniał niby to wszystko, był przystojny i taki szarmancki. I nagle takie odwrócenie sytuacji no i te historie z tymi kobietami. No i tak. Ale myśli pani, że później nie chciała e, już się świadomie wiązać z nikim? Nie była gotowa, i tak ten czas się przedłużał, i tak mhm. naprawdę to się nikt taki nie pojawił. Mhm. Bo gdyby się pojawił, no gdyby ktoś był taki, że faktycznie no w końcu to jest inicjatywa mężczyzn z reguły, ta mhm. była taka. Dosyć... Bo wielbicieli jej nie brakowało, Och, tak, więc... Tak, tak, tak. Wioleta dziwna. zaczęła uciekać w zasadzie tylko... Nie wiem, co to się z nią stało. Zatraciła pewność siebie. I po Kowalczyku się czuła oszukana, taka hmm. oszukana jak gdyby napaść na jej, na, na jej tą wielkość, prawda? Tyle dała serca i tyle miała do zaofiarowania, a on mhm. to podeptał w jakiś sposób i taki wulgarny, ośmieszał i wiele rzeczy. Ja nie wiem, czy nie zdawał sobie sprawy, co to jest osoba sceniczna i na co dzień, prawda? Że mhm. zdejmuje się kreację, czy zdejmuje się to czy tam. To troszkę inaczej się wygląda bez makijażu. Jakoś on był za prosty, żeby to w ogóle zrozumieć. I Violeta się czuła taka zniewolona. Ona nienawidziła być zniewolona. Mm -hmm. No i poza tym, tak troszeczkę uciekała w ten swoje Hennessy, mm -hmm. co też było drażniące. Tylko, że nie wiem, miała tak mocną głowę. To było nieprawdopodobne. Parę razy mi wyrywała kluczyki, bo ja wypiłam lampkę ten i nie mogłam wstać. Miałam kolana mm -hmm. z waty. A Wioletta była taka dzielna, prosta i. Także nie wiem. A jaka była domowa Wioletta? Właśnie tak jak pani mówi, że ten że Ted Kowalczyk, walczy i mąż nie do końca chyba był w stanie zaakceptować przyzwyczaił się do wiolety ze sceny. No nie, A jaka Wioletta no była nie, taka? Nie była taką klasyczną panią domu, to na pewno. Się chciałam spytać, czy ona jednak w domu nie wiem, chwytała za patelnię, gotowała, tak, smażyła? Jaka była domowa miała dobry smak, Miała dobre smaki, gotowała i te potrawy, wszystkie co wyniosła z domu, i kotlety, i żurki, i barszczyki, to z moją mamą gotowały czerwone, i flaki. Mm. Lubiła mm. mięso. Mm -hmm. Tak, i bardzo smacznie. Mm -hmm. Ale jak nie chciała, to nic nie robił. Jak Aha. się czuła, że to nic wszystko Czyli jedno. Również do gotowania i takich domowych czynności musiała mieć wenę. Musiała mieć wenę, musiała poczuć taki no, przypływ energii i sensu. I, I wtedy tak, ale bardzo dobrze gotowałam. Miała bardzo dobry smak. Mm -hmm. Tak. A oprócz gotowania? Oprócz gotowania? Mm -hmm. Jaka była taka? Prywatnie. Nie, no fajna była, miała świetną cechę, nigdy nie obgadywała, nigdy mm -hmm. nie wyśmiewała ludzi. Mm -hmm. Lubiła te zwierzęta. Miała swoją taką misję, ja miałam kolegę chirurga i ona nagabywała mnie, mieliśmy brać różne tam te gazy, że jak biedny pies jest potrącony, żeby się nie męczył, mm -hmm. żeby go zebrać, i tak dalej, tak dalej, takie różne pomysły ze zwierzętami miałyśmy budować te schroniska. No, oczywiście, stroje też przygotowywała, sobie lubiła robić stroje, mm -hmm. planowała. A, tak, 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 krawcowa, wykańczała, ale pomysły były jej. Ja rozmawiałam z synem Wioletty Willa, z panem Krzysztofem, i właśnie już zostały po niej rysunki i projekty, tak. kreacji. I jeszcze miała zdolność do malowania. Tak, tak, tak. Że tak. to są przepiękne rysunki, tak, to, to rysunki, nie jest. Y y Bohomas. Miny. Ja mam jeszcze miny ludzi, jak na przykład ona uważa, że jestem taka głupia że się nie znam na ludziach, to mi Rysowała taką skrzywioną, zębatą twarz, mm -hmm. i już wiedziałam, że lepiej nie kończyć nam tego tematu, bo mm -hmm. grzecznie wyjdzie. A miała poczucie humoru? O, bardzo, tak. Mm -hmm. I wygłupiała się. Jak nie chciała o sobie za dużo mówić, to takie no, głupoty mówiła. się kiedyś pytałam, czemu pani takie no, głupoty mówi? Mm -hmm. no, po co mam mówić mądre rzeczy? Będę odpowiadać za to, a no, za głupoty nikt mnie nie będzie pociągał do odpowiedzialności. Gdy wróciła już do Polski, miałyście później jeszcze kontakt? Czy, czy? Jak wróciła do Polski, mm -hmm. nie. Nie miałyśmy kontaktu, bo ja straciłam mamę i w zasadzie to już ja taka byłam do niczego. Ale mój kolega, właśnie ten pan Bernard, zdobył jakąś bilet na ten feralny koncert w Kielcach mm -hmm. i przez moment się z nią spotkałam. Patrzyła na mnie jak przez mgłę i myślała, że ja jestem moją mamą. Mm -hmm. I mówiła do mnie, Irenka, proszę cię, zabierz mnie, chodzę głodna. Ja, ja, ja po prostu zgłupiałam, jak może mm -hmm. być głodna. No i wtedy postanowiłam, że jednak y, zrobimy coś, żeby Violetę zabrać z tego piekła, bo zaczęłam się interesować, co się tam dzieje. No, Mówimy no, już o po lewinie. tych piercach po tym Lewinie. W ogóle byłam zdziwiona, bo w tym moim takim stresie po śmierci mamy. Ten moment doszedł do mnie, że ona się przeprowadza do Lewina, co było dla mnie zaskoczeniem zupełnie, dlatego że zawsze mi mówiła, że w tym Lewinie nie było dla niej miejsca, że taka prowincja i, i w ogóle musiała się wyrwać z tego, żeby w ogóle dotrzeć do Warszawy czy do dużego miasta, uzupełnić wyks, wykształcenie i to było, mi się wydawało, że w tej Magdalence się czuje tak, jak właśnie mm. powinna się czuć. I tak pa patrzyłam na te sprawozdania z telewizji, że ona jedzie z tą chmarą tych stworzeń, na nie wiem skąd tyle, i jedzie do tego Lewina. Ja nawet nie wiedziałam, że taki Lewin jest. Mm. Jako dziecko jeździłam do Dolnego Śląska praktycznie co roku w podstawowej szkole, tam do tych sanatorium, prewentoriów. Przejeżdżałam może 100 razy od tego Lewina. Czy to jest małe miasteczko, i teraz, kiedy tam otwieraliśmy te pomniki Izby Pamięci, jak tak zaczęłam ten Lewin, no to faktycznie przypominam sobie słowa Wioletto, że tam po prostu nic nie mogła robić. Nawet w szkole trochę śpiewać, jak była dzieckiem, czy to, ale to też tak, dzieci nie rozumieją takiej mm. sytuacji, bo taka wśliczna dziewczynka, i taka wybija się, i taka odważna, bo to taki heroj była dziewczynka, niczego się nie bała. No to jakie to miejsce jest dla tego takiego dziecka tam? Jeszcze Z, mama z, też z chęcią jak... do śpiewania i z talentem do śpiewania. Ona dość szybko uciekła. Z tam tam ta Lewina, to tam rodzina też krytykowała i że to, że tamto. No i to. No i potem byłam tak żywiona, że ona wróciła tego Lewina, ale spotkałam pana Krysa z Londynu, to jest jej jedyny uczeń mm -hmm. i on powiedział, że Violetta zawsze marzyła o tym domu, żeby się znaleźć z powrotem w tym domu. Mm -hmm. Nie może w samym Lewinie, ale ten dom z dzieciństwa mm -hmm. i że to było jakieś marzenie po tych trudach w Magdalence, po mm -hmm. tym całym piekle z tymi zwierzętami i tym, co tam przeszła. Kłótniami z tymi sąsiadami, bo tych zwierząt było dużo, to tam wszyscy no tak. ją traktowali. No, tak jest, no jest tak, mieć takiego Początkowo osoby. wszyscy wspierali, a było później tak się na uboczu, to zrobiło. Było, to, to nie był tak dom. Na Pery, to w zasadzie sen kocin las, nie Magdalenka. Ale no, dokuczali ludzie. A poza hmm. tym podrzucali te zwierzaki. Mhm. Mm ja a to... ta sama mówiła, że tak samo Przez w Magdalence płod, i później w tak, Lewinie tak, również tak, e, 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 tak się tak, działo. Że masz, ona... to jeszcze ci dorzucimy. No, i ogarnąć tyle, bo że ja też mam zwierzęta, ale to, to parę zwierząt, ile to jest obowiązku, a taki to, to, to nie sposób być normalnym przy tym. Patrzeć na te głodne mordy i dostarczać im, gotować czy robić. Znalazłam takie zapiski jeszcze do Wioletty, jak zamawiała, czy te mięsa, czy parówki, czy wątróbkę, podroby dla tych zwierząt, hmm. ile to było pracy. Bo 10-15 okay. kilo potem tego nie starczało na dzień, to wiadra nosić. Coś strasznego. To ją zamęczyło. Patrzeć na takie głodne zwierzę albo szarpiące, jak. ja w ogóle. No, Najgorsz... uciekła w pewnym momencie w te zwierzęta. Coraz uciekła, rzadziej przecież też tak, bo... występowała. W pewnym momencie już nie było praktycznie z nią kontaktu. Już mówię o tych czasach lewina. Wioletta miała taką jedną cechę. Potrafiła zrazić do siebie ludzi. Wybuchnąć, a ludzie z reguły są bardzo pamiętliwi, Jak się mhm. obrazi, nie potrafią przebaczyć. Nie brali nigdy poprawki na to, że no, wiele tam ma pewne takie zdrowotne ułomności, prawda? I to przejdzie, i nie mieli cierpliwości, zostawiali ją po prostu. Najpierw deklaracje przyjeździeli, o Boże, no tak, obejmowanie, tak. całowanie, a potem nawet nie było odebrania telefonu, kiedy było, trzeba coś zrobić. Mhm. Także wytrwać przy Wioletcie to był <laughs> trochę sukces, ale ja myślę, kto ją tak poznał, to też był przywilej. Mhm. Gdyby nie śmierć mojej mamy, to myślę, że to by się tak nie skończyło, bo ja sama byłam tak słaba, że po omacku chodziłam przez to życie. Ale zaopiekować się taką Wioletą, bo to w ogóle z natury był bardzo pokorny człowiek, mhm. bała się kogokolwiek obrazić. Nigdy nie minęła człowieka, który prosił o jałmużnę. Mhm. Tyle, ile miała tych pieniążków, tyle dała. Nie była nigdy materialistką. Pieniądz nie był wartością mhm. Nie Te wszystkie showy, rewie, to nie były dlatego, żeby zarabiać, tylko żeby istnieć na tej scenie, żeby, żeby przenosić tą radość, śpiewać. To było jeszcze. I to widać, było. to jest, to jest coś takiego jak, no nie wiem, ktoś, kto lubi. Galaretkę, i nagle dostanie a nie od tego 15 lat. I zawsze mm. to było tak samo. Mm -hmm. Zawsze była antytyczna na każdym koncercie gdziekolwiek. No potem ją irytowała po prostu jej bieda. Dlaczego się tak izolowała? Bo się tak zastanawiałam. Normalnie to była bardzo gościnna. Ile razy ja pojechałam do Magdalenki, to zawsze. I poczęstowała, i zaprosiła, i cieszyła się. Zresztą mój ojciec też często ją podwoził, to tak samo. Nie wiem, tak. Przypuszczam, że te psy i te zwierzęta zaczęły w ogóle ogarniać to wszystko. Zrobił się bałagan. Violetta była taką estetką. Mhm. Lubiła kolory, pod kolor miała meble, lubiła tam wszystkie takie bibeloty. Wszystko to mhm. miało swój styl. Mhm. Potem, jak to się waliło i był bałagan, czy po tam pogryzione meble, no wiadomo, jak to koty, psy. No to się zgubiła to, w tym nie, czasie. Nie, no pies i kot w domu trzy, cztery sztuki mhm. zrobią taki bałagan, że czy człowiek mhm. krępuje gości zaprosić. A potem te stada w tym lewinie. No to bała się kogokolwiek zaprosić, tym mhm. bardziej, że ludzie są tak wredni. Jakby się dostali do takiego bałaganu, to cała Polska by wiedziała co i co. Mhm. No bo to nikt nie zachowa dyskrecji. No jak tutaj ludzie, jakiś tu był teatr w Słupsku, taki ohydny, pokazywali te takie aspekty upadku violetty w tym. No to ja do tego reżysera, już nie wiem kto to był, zadumiałam, pan co, tu jest tyle domów z psychicznie chorymi, może pan tam sobie robić wywiady z Napoleonami, Chopinami, Maria Skłodowska, ja odwiedzałam moją znajomą, to przecież tam były różne. Greta Garbo była jedna. No przecież tych historii jest, kupę, dlaczego nie piszą? Tylko się doczepić do jednego człowieka, który walczy o przetrwanie i walczy z chorobą i no, Myślę, że nie. dla wszystkich wielbicieli Violety, głosu Violetty Villas i jej samej, bo ona miała w sobie ten rodzaj właśnie przyciągania, że, że wychodziła i się nie. To niesamowite to, to co Violetta. Nie dało przejść, obojętnie. Nie, to było niemożliwe. Zobaczyć mhm. Violettę w tym momencie, kiedy ona tak śpiewa i wszystko gra, prawda nie złości się nie patrzy bokiem na kompaniatora, mhm. który już mhm. pogubił się dawno. To, to, było, to było niesamowite. Ja nigdy w życiu nie widziałam. A chodzę na te koncerty. Nie widziałam takiej osoby. Mhm. Dlatego mówię, tym bardziej dla, dla fanów, czy wielbicieli po prostu jej głosu i talentu, no musi być ch cholernie. Użyjasz takiego sformułowania. To jest sformułowania. coś takiego, przykre, jakby... jak, jak skończyła się ta historia. Strasznie, tak? strasznie. To jest. Ja myślę, że nawet pisząc scenariusz, ciężko wpaść. To jest... Ja... Z tak pięknego, jak gdyby, początku, z zapowiadającej się pięknej kariery, z niesamowitej kobiety z wieloma talentami i taki straszny koniec. To jest nienormalne w hmm. tym wieku, kiedy są różne placówki, prawda? Kiedy można nawet siłą takiego człowieka zabrać, o niego zadbać, dać mu ten komfort, warunki, hmm. ale nie wiem, co to się stało. Ja po prostu tego nigdy nie zrozumię. Nie zrozumiem, zrozumie, chyba ja sobie nie wyobrażam, Zostawić moją matkę w takim stanie. Mhm. Nie wyobrażam sobie, że przy takiej ilości rodziny, ile było w Lewinie Kłodzkim, że nikt nie reagował na, na jej niepokazywanie, że przez jakiś czas podobno krzyczała przez okna, że jest głodna, bo się tam dowiedziałam w Lewinie. Mhm. I takie jakieś sytuacje, to jakiś horror. Tak, żeby na przykład kobieta, która jest w nałogu, yy, opiekunka i tylko wiadomo, i fani wiedzieli, że tylko jakieś tam alkohole lecą to, żeby nie zrobić porządku z tym wszystkim? No przecież to jest w ogóle karalne. To jest niesamowite, że z jednej strony yy, tak podziwiano Violette, a z drugiej strony yy, pozwolono, żeby właśnie... Ten koniec wyglądał tak, a nie inaczej, o, chociaż tak. tajemnicą Poliszynela było, co tam się dzieje. Tam się rzeczy działy takie straszne, że ja będąc z Krzysztofem w Las Vegas i z jego żoną, też był Mateusz, fan Violetty. kiedy się dowiedziałam, co tam się działo, to ja trzy noce nie spałam i powiem pani, zostawiłam ich wszystkich, pojechałam na tą Dolinę Śmierci, już nie chciałam wrócić, mówię, pojadę do samolotu i nie chcę nawet, bo już nie wiadomo, hmm. z kim rozmawiać. można było wiedzieć o takich czynach strasznych dopuścić do tego w ogóle. Ale potem zaczęłam mieć wyrzuty sumienia też ja, że nic nie zrobiłam w sumie, bo... Ale nikt mi nawet nie dawał sygnału. Ja też mm -hmm. taka byłam... No śmierć bliskiej osoby to zmienia ludzi. To, 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 to mm -hmm. już wiadomo, jeszcze matki. Bardzo blisko byłam z mamą. A Wioletta przecież pojechała za synem, miała rodzinę, miała wnuka, troje dorosłych ludzi. Synowa, syn, wnuk. Wnuk, studia wyższe skończone, rezolutny bardzo chłopak. No, nie wiem, nie wiem, zupełnie tego nie rozumie i nie zrozumie. Na początku trochę rozumiałam, że może Wioletta była kapryśna, wyrzucała ich spod bramy, nie chciała ich widzieć, ale mhm. jak się okazuje później, kiedy porozmawiałam z parą tak nie było. Wioletta czekała, gdyby na jakąś konkretną pomoc. No, na pewno wpadła w nauk dość silny i z nałogu jest mm -hmm. się ciężko wyrwać, bo to jest choroba, tak jak rak, prawda? Toczy mm -hmm. człowieka. Ale to nie jest tak, że nie można tego opanować. Zwłaszcza, kiedy ona nie była agresywna, taka, żeby atakować mm -hmm. ludzi czy coś. Była łagodna i tam. Ja nie wiem, panianiu, ja tego nie mogę zrozumieć i nie zrozumie do końca, bo widzę, jak. Jak się organizuje pomoc dla ludzi w różnych sytuacjach w Stanach, i tu widzę, jak sobie ludzie radzą ze starszą osobą, z Alzheimerem, z demencją, kiedy człowiek chory rzuca różnymi przedmiotami, wyzywa, używa wulgarnego języka, kopie. Albo no, spod siebie tego... coś bierze i rzuca po ścianach. Widziałam takie sceny. Mhm. I też ten człowiek zostaje ogarnięty, i zostaje jakoś to. Wsparcie. E, tak, wsparcie i pomoc, i, pomoc i, i ktoś zadbał o jego pożywienie, o jego leki. A tutaj no w końcu, nie wiem, nie wiem, zupełnie nie wiem. Pani Bośniu, nie chciałabym kończyć tak smutno. Więc chciałabym poprosić Panią o jakąś, jakieś wspomnienie, jakąś historykę. Taką, która pokaże violetę z tego dobrego czasu. Uśmiechniętą szczęśliwą. No ja Wiolettę znam z dobrego czasu, tylko. Więc ten. ten mówię, nie ten chciałabym ten kończyć o To był to był tak. Kiedy wyjeżdżałam do Ameryki, Wioletta do mnie zadzwoniła i mówi, tak, nie mam tak jakichś prezentów ci dać, mhm. ale przyjeźdź to sobie wybierzesz jakąś suknię i okej. Okay. Pojechałam. Miałam sobie wybrać, no znaczy Wioletta mi przygotowała dwie, ale z tyłu zaczęłam wziąć ta suknia z habanery. A ja ją no. uwielbiałam, bo była lekka i miała takie lekkie falwanki, a poza tym taka, że się zwinie, rozwinie i nie ma z nią problemu. Mm -hmm. No i Wioletta mówi, tej tak, ci nie dam, bo to też jest moja ulubiona. Ja mówię, ale chcę. Mm -hmm. No i zrobiliśmy taki tak i dostałam tą suknię. Później jak kupowałyśmy te suknie, stroje, mm -hmm. e, stroje e, w Chicago, to ja sobie wybrałam taką różową z falbanką na dole. Mm -hmm. Wioletta raczej lubiła takie rozszerzane. No i sobie ubrałam i ona tak siedzi. Pamiętasz? Wytargowałaś suknię z habanery, to teraz oddaj mi tą różową. <noise> no i oddałam oczywiście. Mm -hmm. I na wielu zdjęciach jest tej różowej. Często się w nią ubierała. Mhm. I tak sobie pomyślałam, mój Boże, jak to dziwnie się wszystko układa. Suknię tam oczywiście, z Nerwy wysłałam do Izby Pamięci. Właśnie się chciałam spytać, I co jest się stało. To jest jedyna oryginalna suknia, jaka tam jest. Jest w Izbie Pamięci w Lewinie Jest w Lewinie, Izbie kłodzkim, w Lewinie tak. Kłodzkim, tak. Mhm. Gmina postarała się o takie piękne gabloty. Mhm. Także te, które są uszyte, kopie też są w tych gablotach, On Coś pięknego. Ktokolwiek tam pojedzie, teraz jest pomnik. Mm -hmm. No to można skręcić po drodze do uzdrowiska w Kudowie, do Lewina i półtorej godziny spędzić na obejrzenie tej atrakcji. Na szczęście, po wielolecie mamy piosenki i, i, i przepiękne piosenki i przepiękny głos. I tak na zakończenie się tylko spytałam, która jest pani ulubiona. No myślę, że ulubiona jest ta, <laughs> którą wszyscy <laughs> lubią, mama, prawda? Mama. Ale to też z tych względów, że. Ja też mam takie wspomnienia o mamie, a poza tym e, bardzo lubię jej piosenkę Pucy Bud, mhm. który oryginalnie śpiewała Sława Przybylska I mhm. też lubię piosenkę powrócisz tu, którą dostała pani Renka Santor. Mhm. Także no dużo jest tych piosenek. Poza tym tu jest cały. E, dużo jest też, fanów. Śpiewają jej piosenki, uczą się chłopcy, mhm. barytony, tenory. No, jest to niesamowite. Ja pani zdradzę, że jako dziecko e, rodzice nie mieli płyt. Mieli kilka dosłownie takich ma, malutkich e, singli. Single, e, tak. E, tak. E, z trzy, cztery, dwa single z jakimiś bajeczkami, i wśród nich był jeden singiel, bodajże z dwoma czy, lub trzema piosenkami violetty Villas. I ja wtedy już się zakochałam w Wioletcie Wilas. Jeszcze nie wiedziałam, że to jest Violetta Wilas, bo byłam za małym dzieckiem. Taki stary gramofon stał wepchnięty to. gdzieś tam na dole, nieużywany, już tylko radio było w nim, bo to był taki gramofon z radiem. No, i pamiętam, że dla dziecka była to prosta piosenka. Biegałam po domu i śpiewałam w kółko Józek, Józek, Józek. O Józek, Józek. Józek, Józek. To sami śpiewają właśnie tę piosenkę. Józek, Józek, Józek. Mówię, z racji, że byłam A czy była wie, że Krzysztof syn synch, mi to, ma, to ma tego Juzka w wersji angielskiej? No i trzyma to gdzieś tam w pudle i nie da. Mm -hmm. <laughs> ma. No to może kiedyś przyjdzie może czas. Może i ma dużo utworów, że... które zna... w... W... znalazł właśnie w tych wersjach angielskich. Które tutaj ten... nie są znane nie, polskim fanom. Nie, nie. No. Tak może, kiedyś może kiedyś pan Może kiedyś się przekona do tych fanów, co tak pracują nad pomnikami, nad izbami. Mhm. Może w końcu się przekona no że, i, i że, również współpracował z nimi. Ja myślę, że wydawnictwa, nawet tutaj bardzo poważne, że tak powiem, nie odmówiłyby współpracy. No na pewno. I, i chętnie by wydały, bo no jednak na piosenki Willa Na pewno. Nie wiem dlaczego. One wracają wiem, regularnie i teraz coraz młodsi tak. wykonawcy znów zaczynają tak, je śpiewać. Tak, tak, więc tak. myślę, że może tak. by się udało wydać poważną, no to jest, fajną No to jest, to jest pozytywna rzecz. No bo w zasadzie wszyscy Violette znają z jej utworów, prawda? No tak. I z jej tego wizerunku scenicznego, była tak inna. I jest inna i nie wiem, kto się odważy. To też trzeba mieć odwagę, żeby mm -hmm. tak wbrew wszystkim i śmiechom. Pamiętam, Wioletta mi opowiadała, jak pani Irena dziedzic ją szykowała na występie, jak krytykowała wszystko, co w i sukienkę, mm -hmm. i fryzurę i to. Uczesają chyba w kok. Mm -hmm. Ja nie lubię koków, moja mama chodziła w koku, ale Wioletta też nie lubiła koków, pamiętam. No i wystąpiła ja w tym koku i to, tak mi opowiada o tym koku bez trzy razy, jakby ja byłam, męka, wyjść w tym koku taki stać jak na, na, na muszca. Także to, 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 to trzeba mieć odwagę, żebyś tak umieć poruszać. Ubrać się w taką sukienkę, założyć taką biżuterię i po prostu czuć się w tym dobrze. Tak jak muzułmanki, chodzą się w te <laughs> szaty ubiorą. Ja też po Iranie biegałam w tym. W tym momencie zaczęłam się czuć dobrze, tylko było mi za gorące. Mówię, mamy tak, słuchaj, mamo, upał 45 stopni, dawaj zdejmujemy wszystko spod spodu. Skoro mamy te hidżaby, i wtedy dopiero zaczęło być dobrze. Bo to to rozwiewało się, a my tylko w kostiumach kąpielowych. No, na wszystko jest sposób. Mhm. Pani Masiu będziemy musiał wykończyć. Nie wiem, może jeszcze jakaś mała historyjka, na sam koniec, króciutka. O Violetcie, a, Lub Violet. kilka słów, Aha. które cisną się do głowy, pani, jak myśli pani Violetta Wilas. Kiedy byliśmy na weselu, pani Villas, Violetta Wilas, Wioletta miała takie śliczne buciki, kupione, i w pewnym momencie był ten szampan, ten toraz, mhm. a taki lekarz krzyknął, no to pijemy pod buta, czy coś takiego. Mm -hmm. Pamiętam, mój brat zdjął w buty mm -hmm. i naleliśmy szampana. No. I ustawiła się kolejka, żeby wypić z buta wioletę. Czyli goście wznosili toast za młodą parę no, i za wioletę z tej e, Naprawdę śmieszne to było. Nigdy nie widziałam nigdy na żadnym weselu, że ktoś wypił szampana z buta panny młodej. Tu się to zdarzyło. Pani Basiu, dziękuję pięknie za spotkanie i, i, i za wiele dziękuję. opowieści. Dziękuję. Bardzo mnie wspomnie. to cieszy, że się wspomina tę kobietę, bo no była wyjątkowa i być może nie będzie już takiej, ale... Ale została. Pani zobaczy, Znale. ile fani włożyli w internet na te portale pamiątek, Zdobędą tak. jakiekolwiek zdjęcie. Zaraz to publikują. Żyje Wioletta w tym internecie jak nikt inny. Ja sama wysłałam mhm. z Chicago chyba za 130 zdjęć oryginalnych. Mhm. Pana Jurka, który pracował dla dziennika mm -hmm. związkowego i nawet podbił swoją pieczątką, bo tu ma syn ma obsesję, że wszystko jakieś tam falsyfikaty i tak dalej, że to są zdjęcia przez niego robione, oryginalne mm -hmm. z jej występu w Chicago. Także to jest fajne, że istnieje i żyje w, te, w, te, w tej opasce, kiedy już praktycznie, w praktycznie zdziwiłam się, kiedy dziewczynka. Sześcioletnia, właśnie Józka śpiewała. No, a widzi pani, tak, tak to jest Juska. To jest Więc skąd ty znasz tą piosenkę? Czy ty wiesz? To to jest. Tak, to jest Violetta. Mhm. Dobrze, pani Basiu, to dziękuję pięknie. Dziękuję. I tak jak pani powiedziała, Wioletty z nami nie ma, ale Violetta jest, bo są jej piosenki, jest jej głos. Tak, jest, I mam nadzieję, jest. że będzie. Pani widzę nie odpuszczą. Mają wszystko gotowe. Piosenki, opracowania, aranże. Mm -hmm. Także dobrze jest. Dobrze. Będą długo pamiętać. Dziękuję jeszcze raz pani. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie.